Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, do dzisiejszych ewangelicznych rozważań chciałem dołączyć takie moje spostrzeżenia z dnia dzisiejszego. Tamte rozważania były nagrane rok temu, dlatego nie ma tego krzyża, ale już w tych rozważaniach tegorocznych pojawia się krzyż. Jeżeli ktoś by się chciał zapytać, gdzie jest krzyż, właśnie tutaj stoi. Dzisiaj wspominamy świętego patrona Europy, Benedykta z Nursji. Benedykt z Nursji jest przykładem człowieka, który odbudował Europę, odbudował Kościół katolicki, zniszczony przez najazdy barbarzyńskie. Wcześniej, pamiętamy, były najazdy i Wandalów, między innymi Hunów i innych ludów barbarzyńskich, które niszczyły dorobek kultury i cywilizacji europejskiej, rzymskiej, również katolickiej. I ta odbudowa szła przez głęboką modlitwę i ciężką benedyktyńską pracę. A więc to zawołanie ora et labora, módl się i pracuj, były ze sobą w symbiozie, takiej synergii, w takim połączeniu, które wzajemnie się uzupełniało. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie praca została oddzielona od modlitwy, a modlitwa została jakby też oddzielona od konkretnej pracy nad sobą. Dzisiaj warto tak zobaczyć, co jest symbolem, jaka budowla jest symbolem świętego Benedykta z Nursji. Właśnie w Nursji w 2016 roku było trzęsienie ziemi. Na rynku w Nursji, gdybyśmy stanęli, wydawałoby się, że ta bazylika świętego Benedykta jest, no, spokojnie stoi, a to jest tylko fasada. Za tą fasadą są ruiny. Można by powiedzieć, że jest to jakby obraz współczesnego kościoła, również katolickiego, na zachodzie, może i też i w naszym kraju, w Polsce, ponieważ różnego rodzaju trzęsienia, które przechodzą, skandale, trzęsienia związane z jakąś apostazją, wielu młodych ludzi odchodzą, może spowodować wielkie zamieszanie. Również trzęsieniem może być brak takiej zdrowej nauki, doktryny, różne skandale moralne. To wszystko może spowodować pewnego rodzaju zniszczenia. Dlatego też warto zobaczyć, co dzisiaj jest przyczyną kryzysu, co powoduje takie zniszczenia. Zauważmy, że ten kościół, ta bazylika stała przez 1000 lat. 1000 lat nic się nie działo. W XIX wieku została zamknięta, bo różne rzeczy się tam działy niedobre z kościołem katolickim, ale w 2000 roku jubileuszowym zaczęła funkcjonować. Po 16 latach stała się ruiną. Inny kościół, który jest takim symbolem niszczenia, jest katedra w Paryżu, Notre Dame. I też jest takim jakby symbolem płonącego kościoła i ta iglica, która miałaby wskazywać na Boga, wskazała na dół, na człowieka. Może coś tutaj zostało złamane, spalone ogniem piekielnym. I moi drodzy, dzisiaj jestem bardzo mocno i głęboko poruszony wiadomością, że we Francji człowiek, który nie do końca był jeszcze świadomy, no, miał ograniczoną świadomość, a jednak poruszał głową, patrzył, w jakiś sposób odbierał bodźce, został demokratycznie, czyli legalnie, skazany na śmierć głodową. Dzisiaj nad ranem po 8 godzinie został zagłodzony na śmierć. Umarł. W Paryżu, w kościele świętego Franciszka Xaverego, patrona misji, promował swoją książkę 25 maja tego roku kardynał Robert Sarach. Książka dotyczy właśnie współczesnego świata i kryzysu. Jak z tego kryzysu wyjść? Ta promocja została zatytułowana Bądźcie budowniczymi katedry. Na podstawie właśnie tej płonącej katedry Notre Dame zostało przekazane nam w tej promocji jakby takie przesłanie, co jest przyczyną tego zniszczenia, ale też jakie są rodzaje wyjścia, jak być
tymi, którzy odbudują te katedry, tak jak na przykład Benedykt z Nursii odbudowywał swoim życiem Kościół. Później święty Franciszek z Asyżu usłyszał od Pana Jezusa: odbuduj mój Kościół. Chciałbym, żebyśmy posłuchali kardynała Roberta Saracha, który tutaj w pewnym fragmencie, to nie jest całość, to jeszcze nie zostało opublikowane, ale zachęcam, jak będzie opublikowane w języku polskim, żeby do tego sięgnąć. Posłuchajmy fragmentu, początku w zasadzie tej przemowy, tej promocji książki pod tytułem Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Kardynał Sarach mówi tak: w tej książce poddaje analizie głęboki kryzys, jaki przeżywa Zachód. Kryzys wiary, kryzys Kościoła, kryzys kapłański, kryzys tożsamości, kryzys świadomości człowieka i życia ludzkiego, zapaść duchową i jej konsekwencje. Dzisiejszego wieczoru chciałbym powtórzyć Państwu głębokie przekonanie, które żywię, umieszczając je w perspektywie wzruszających odwiedzin, jakie przeżyłem wczoraj. Kilka godzin temu byłem w paryskiej katedrze Notre-Dame. Wchodząc do tej zrujnowanej świątyni, kontemplując jej zapadnięte sklepienia, nie mogłem nie dopatrzyć się w tym symbolu sytuacji cywilizacji zachodniej i Kościoła w Europie. Tak, dzisiaj Kościół wydaje się ze wszystkich stron stać w płomieniach. Wydaje się spustoszony znacznie bardziej niszczycielskim pożarem niż pożar katedry Notre-Dame. Cóż to za ogień? Trzeba odważyć się nazwać go po imieniu, bowiem nie nazywać rzeczy po imieniu, to dokładać do nieszczęść świata. Ten ogień, ten pożar pustoszący Kościół, bardzo szczególnie w Europie, to intelektualny, doktrynalny i moralny zamęt. Tchórzostwo wobec głoszenia prawdy o Bogu i o człowieku oraz wobec obrony i przekazywania wartości moralnych i etycznych tradycji chrześcijańskiej. To utrata wiary, ducha wiary, utrata poczucia obiektywności wiary, a zatem utrata wrażliwości na Boga. Jak pisał Jan Paweł II w Evangelium Vitae: poszukując najgłębszych korzeni walki między kulturą życia a kulturą śmierci, trzeba dojść do sedna dramatu, jaki przeżywa współczesny człowiek. Jest nim osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka. Zjawisko typowe w kontekście społecznym i kulturowym, zdominowanym przez sekularyzm, którego wpływy przenikają nawet do wnętrza wspólnot chrześcijańskich i wystawiają je na próbę, co prowadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności odczuwania ożywczej, zbawczej obecności Boga. Kardynał Sarach dalej kontynuuje swoje wystąpienie w ten sposób. Drodzy przyjaciele, katedra Notre-Dame miała iglicę, która była jak palec zwrócony ku niebu. Ta iglica zdawała się kierować nas ku Bogu. W sercu Paryża zdawała się wyjawiać każdemu ostateczny sens wszelkiego życia. Iglica ta wyraźnie symbolizowała jedyną rację bytu Kościoła: prowadzić nas do Boga i ku Niemu kierować. Kościół, który nie byłby zwrócony ku Bogu, to Kościół, który umiera i się rozpada. Iglica katedry paryskiej runęła. To nie przypadek. Katedra Notre-Dame w Paryżu symbolizuje cały Zachód. Odwracając się od Boga, Zachód się rozpada. Symbolizuje wielką pokusę chrześcijan Zachodu, gdy przestają zwracać się ku Bogu, gdy zwracają się ku samym sobie, umierają. Jestem przekonany, że ta cywilizacja przechodzi śmiertelny kryzys. Tak jak w czasach upadku Rzymu, dzisiejsze elity troszczą się tylko o powiększanie luksusu swojego codziennego życia,
a narody są znieczulane coraz bardziej prymitywnymi rozrywkami. Jako biskup winienem ostrzec Zachód. Grozi wam pożar barbarzyństwa. A kim są barbarzyńcy? Barbarzyńcy to ci, którzy nienawidzą ludzkiej natury. Barbarzyńcy to ci, którzy szydzą z wrażliwości na sakrum, którzy gardzą i manipulują życiem oraz chcą ulepszyć człowieka. Kiedy jakiś kraj jest gotów pozwolić umrzeć z głodu i z pragnienia człowiekowi w stanie wielkiej słabości i zależności, to idzie drogą barbarzyństwa. Cały świat patrzył, jak Francja waha się, czy karmić Vincenta Lamberta, jedno ze swoich najsłabszych dzieci. Drodzy przyjaciele, jakże to w tym wszystkim wasz kraj mógłby dawać światu lekcje cywilizacji? Dzisiaj wiemy, że Vincent Lambert już nie żyje. Czy Francja ma mandat do tego, żeby innych pouczać o tym, czym jest cywilizacja, demokracja, co to znaczy być człowiekiem? Kiedy jakiś kraj przypisuje sobie prawo do decydowania o życiu i śmierci najmniejszych i najsłabszych, kiedy jakiś kraj morduje nienarodzone dzieci w łonach ich matek, to zmierza ku barbarzyństwu. Zachód jest zaślepiony swoim pragnieniem bogactw, powab pieniędzy, rozpowszechniany w sercach przez liberalizm, usypia narody. W tym czasie wciąż trwa milcząca tragedia aborcji i eutanazji. W tym czasie pornografia i ideologia gender okaleczają i niszczą dzieci i nastolatków. Przywykliśmy do barbarzyństwa. Ono już nawet nie dziwi. Cywilizacja zachodnia znajduje się w głębokiej dekadencji i ruinie. Pomimo swoich fantastycznych sukcesów naukowych i technologicznych oraz pozorów dobrej koniunktury, chwieje się tak jak katedra Notre Dame. Utraciła rację bytu. Ukazywanie Boga i prowadzenie do Boga. Bez iglicy wieńczącej budowlę załamują się sklepienia. Krzyczę na alarm, a jest to zarazem krzyk miłości i współczucia dla Europy i Zachodu. Zachód, który zapiera się swojej wiary, historii, chrześcijańskich korzeni, jest skazany na wzgardę i na śmierć. Już nie przypomina pięknej katedry zbudowanej na wieżę, lecz raczej ruinę, która utraciła znaczenie. Tracąc wrażliwość na Boga, naruszono fundamenty wszelkiej ludzkiej cywilizacji. Swoją wertykalną architekturą katedra głosi, że jesteśmy stworzeni dla Boga. I przeciwnie, człowiek oddzielony od Boga zostaje zredukowany wyłącznie do swego horyzontalnego wymiaru. Lekarstwem na to, żeby odbudować cywilizację europejską, w nas samych te Boże katedry, jest powrót do tego, co głosił święty Benedykt, a za nim też i papież Benedykt XVI. Właśnie, żeby łączyć tę ciężką benedyktyńską pracę z modlitwą, z kontemplacją, ze Słowem Bożym. Niech Chrystus nas prowadzi w tym takim odbudowywaniu, najpierw w naszych rodzinach, w naszych sercach, ale też i w naszej ojczyźnie, abyśmy mogli też innym krajom, innym narodom pomóc w tym odbudowywaniu własnej tożsamości. Kim jestem, dokąd zmierzam i jakie mam tutaj zadanie na tej ziemi. Jakie cele Pan Bóg wyznaczył dla każdego z nas, żeby to nie zostało zaprzepaszczone, żeby nie zakończyła się nasza egzystencja na ziemi jakąś ruiną, ale piękną katedrą zbudowaną na cześć samego Boga. Żeby ludzie, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Boga, Ojca, który jest w niebie. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.